Tramwaj, kierunek Winnica. Witam Was tutaj, cześć i czemaś z nóż. I zapraszam Was już teraz na moją ulubioną serię na kanale. Czyli Tramwaj, kierunek Winnica po prawie rocznej przerwie wraca. Wraca do nagrywania, co prawda nie jest to konkretnie już Tramwaj, kierunek Winnica, ponieważ sama pętla, jak widzicie, jest gotowa. Jednakże, aby pętla mogła być jak bardziej mocniej wykorzystywana, jest potrzebny łącznik ulicy Światowida z ulicą Modlińską, czyli całej pętli Winnica właśnie z Modlińską. Dzięki temu w pełni będzie mogła wykorzystywać swoje moce przydobowe, jeżeli chodzi o przesiadki pomiędzy autobusami a tramwajem. Aktualnie pętla Winnica służy głównie jako komunikacja tutaj faktycznie lokalna, bo autobusem tutaj się zbytnio nie dojedzie. Linia 509 tutaj jeżdża, to jest skraniec tej trasy, więc raczej nikt tutaj nie jedzie, żeby wsiąść do tramwaju. Bym się zdziwił, bo to nie jest w ogóle po drodze. Natomiast głównie to chodzi teraz o obsługę osiedli na Winnicy, których jest naprawdę co niemiara. Tutaj też przejdziemy kawałek dalej, bo tam dalej jest planowana właśnie Światowida, żeby później jechała, ale to jest tak dalekie, że szkoda gadać. Wrzesień 2021. Tu był budynek, który był problemowy, jak i również cały tutaj komis. Budynek został wyburzony, co mogliście przed chwilą zobaczyć na zdjęciach, na szczęście. Jego problem taki największy był, iż po prostu stał na drodze i nie chcieli go wyburzyć za małą cenę. Natomiast w tym miejscu teraz przelatujemy nad bezpośrednim przystankiem autobusowo-tramwajowym. Z tego autobusu będą skręcać na pętlę, a tramwaj jechać właśnie prosto do metra, na metrę Młociny. Dlatego ta inwestycja jest tak ważna, by to właśnie w końcu się wydarzyło, bo autobusy tu będą miały naprawdę, jak i również tutaj pasażerowie, bardzo wygodną przesiadkę pomiędzy właśnie tymi dwoma środkami transportu. Tramwaje, jak widzicie, tutaj mają oczywiście swoją tymczasową pętlę i to podczas tej budowy się nie zmieni, a tam dalej, jak widzicie, właśnie we wrześniu, jeszcze rok temu, mogliśmy zobaczyć ten budynek, który został wyburzony stosunkowo, wydaje mi się, niedawno, ale mi tutaj dosyć długo nie było na Winnicy, więc też nie jestem dokładnie wam w stanie powiedzieć, kiedy to się wydarzyło. To jest ten łącznik. No, budowa naprawdę potężna, biorąc pod uwagę, że cały okres budowy będzie trwać 546 dni, co daje nam około, jak dobrze podliczyłem, 18 miesięcy, także długo, półtora roku na łącznik, który naprawdę nie ma dużo metrów. Ja rozumiem, że to jest droga Modlińska, że to jest naprawdę ważna arteria wjazdowa do Warszawy. W końcu to jest główny środek transportu i komunikacji do Jabłonnej, Legionowa, jeżeli chodzi o pojazdy kołowe, no bo nie mówiąc o oczywiście pociągach. Jednakże mam odczucie, iż to za długo będzie budowane. Zobaczymy całą inwestycję, jak będzie tutaj robiona. Tutaj jednak w świetle, biorąc pod uwagę po prostu, jak to jest ważna inwestycja, no to dla autobusów to jest, bym powiedział, dosyć mocny odcinek, ponieważ wtedy linie 700 będą jeździć na Winnicy, a nie tak jak teraz na FSO, czy jeszcze dalej. Tak wygląda cały projekt, jak możecie zobaczyć. Dziwne, że dwa pasy są w kierunku centrum, a nie w kierunku właśnie granicy miasta do Legionowa, skrętu właśnie ze Światowida. No ale tak to będzie wyglądać. To jest przystanek poetów autobusowych, który możecie właśnie w tym miejscu zobaczyć. No, tutaj jest to sławna ulica Poetów, która jest drogą kamienistą, że tak to powiem, z ubytkami w postaci asfaltu w niektórych miejscach, no, ale to po prostu jest droga historyczna, zresztą na niej się opiera tutaj większość osiedli, jak na przykład osiedle Winnica, na którym mieszkałem przez dosyć długi okres swojego życia. No i tutaj właśnie jest ten pas też na środku Modlińskiej, który możecie zobaczyć. Wtedy wygląda, jakby był pod torowisko tramwajowe, ale tramwaje w najbliższym czasie nie planują go tutaj przynajmniej wybudować. Nie dziwię im się, bo tutaj autobusy całkiem nieźle sobie radzą. A tutaj przelatujemy obok w dosyć ważnej ulicy, zresztą pamiętam, jaką jeszcze nazywaliśmy jakiś czas temu, no jakieś 15 lat temu pewnie. Czyli ulica Winorośli, którą właśnie minęliśmy. Tam dalej też z Dionizosa, z problematycznym łącznikiem właśnie z Światowidą, bo tam jest budowana nowa galeria, z tego co widzimy się zrobiły nowe banady, ale im to dosyć długo idzie, bo to deweloper sam sobie buduje i wiecie jak to jest. Nikt nie ma jakiejś większej pretensji, żeby to wybudować, no bo nie ma potrzeby. Zwróćcie uwagę, jak aktualnie wygląda też układ jezdni na Modlińskiej. Mamy oczywiście tam już przygotowanie różnych rur, pod przykładnie kanalizacji, znaczy kanalizacji to może niekoniecznie, ale bardziej sieci energetycznych, telekomunikacyjnych i innych. Natomiast po prawej możecie zobaczyć drogę tutaj serwisową, dojazdową do ogólnie wszystkich tutaj budynków z boku Modlińskiej. I to jest też jedna z ważniejszych tutaj arterii, jeżeli chodzi o drogi dowodowe właśnie w kierunku Legionowa. Po części została przebudowana, jednakże nie wszędzie to jest już idealnie zrobione.
Jak na przykład tutaj macie ten łącznik mały, taki krótki, rowerowy. Dalej jest faktycznie przejazd tutaj w kierunku Salgrosa czy też Biedronki. No i oczywiście oczyszczalni Czajka, bo tutaj jeździ do niej autobus. No i tutaj przejeżdża ta ścieżka rowerowa dalej w kolejną ulicę. No tak jak widzicie, przystanki autobusowe nawet właśnie w tym zespole przystankowym Poetów nie są w ogóle odnowione. To pewnie się w najbliższym czasie raczej stanie. No bo jednak to wygląda dość słabo przy tak nowej i odjechanej pętli tramwajowej na Winnicy. Aktualnie duża część pasażerów z Legionowa czy też Zabłonnej wysiada na przystanku Poetów z linii 700 i dochodzą na piechotę właśnie ulicą Poetów bezpośrednio do Winnicy i wsiadają w tramwaj w kierunku metrem Łociny czy też w 17, a jeżeli potrzebują wyjechać trochę inną stronę. No to wszystko się zmieni, kiedy już ten odcinek tej krótkiej drogi zostanie wybudowany. Tak wyglądają aktualnie prace budowlane, ponieważ faktycznie coś się zaczęło dziać, dlatego też się pojawiam już z tym filmem. Zwróćcie uwagę, że tutaj po środku są takie te studzienki. Mniej więcej w pasie drogowym, gdzie jest pozostawione miejsce na przyszłe torowisko tramwajowe. Bo oczywiście nie można zapomnieć, że tramwaj tu jeszcze będzie budowany. Ta pętla ta dwójki, która jest tutaj na środku jezdni, jest tymczasowa. Tak samo jak na przykład główna pętla tramwajowa, która będzie już niedługo wybudowana w Wilanowie. Też będzie ostatnia przejada Mabraniackiego tymczasowa. Taki również jest tutaj. W przyszłości jest planowany wielki parking parku i jeźdź bezpośrednio przy Modlińskiej z dużą pętlą dla autobusów, ładowarkami dla autobusów elektrycznych, dużą pętlą tramwajową, aby tramwaje mogły jeździć tutaj nie tylko dwukierunkowe jak dwójka czy siedemnastka, tutaj jest jeden tor dla jednokierunkowych, tylko właśnie będzie parę torów dla tramwajów, aby mogły normalnie zawracać na takiej pętli, właśnie takie zawrotki. No i będzie oczywiście miejsc dużo parkingowych dla samochodów osobowych, dla niepełnosprawnych będzie kiss and ride, miejsce dla rowerów. No będzie tego dużo, no tylko nie wiadomo kiedy to wybudują, bo zatem najpierw musi znaleźć pieniądze, zrobić projekty, decyzje środowiskowe, pozwolenie na budowę. No to wszystko to trochę trwa, na razie jesteśmy na etapie projektowania z tego co kojarzę, takiego wczesnego. Pierwsze wizualizacje były już pokazywane tego węzła, no ciekawe to wygląda, nawet były konsultacje już społeczne z mieszkańcami. Naprawdę przyznaję, że to będzie kwintesencja i zakończenie tej budowy. Oczywiście jak zacznę budowę tego parkingu, będą filmy z tego na kanale, no bo jednak nie będę ukrywać, że seria tramwaj i kierunek Winnica to jest najdłużej utrzymywana przeze mnie seria na kanale. Jest przecież dłuższa, z tego dobrze, jeśli pamiętam, niż zapraszamy do metra. No i też tutaj naprawdę dosyć dużo z siebie wyrzuciłem, głównie dlatego właśnie, że to jest inwestycja, gdzie kiedyś bardzo długo mieszkałem i sentyment zawsze dla mnie pozostaje do tej części Warszawy. No ale dobrze, tramwajem już tutaj jeździmy i muszę wam szczerze powiedzieć, że zdziwiłem się, przynajmniej dla mnie to jest niecodzienne, że mogę dojechać tramwajem na Winnicę. Przez tyle lat i ogólnie przez cały okres budowy tramwaju na Winnicę, jak nagrywałem tą inwestycję, no to nigdy nie mogłem dojechać tutaj w miarę sensowny sposób. Zawsze musiałem jakoś inaczej manewrować, no bo tramwajów tutaj nie było. A teraz, kiedy pierwszy raz dojechałem sobie tak normalnie, po roku od zakończenia całej inwestycji tramwajem, jeszcze Hyundaiem, to było dla mnie duże wydarzenie. To było na tyle z tego materiału. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat tej inwestycji, porozmawiać, popisać, pokazać zdjęcia, jak buduje się, zapraszam do grupy na Facebooku Co tam u tramwajów warszawskich. Link do niej teraz w karcie. No i do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Tramwaj kierunek Winnica będzie na kanale pojawiać się mniej więcej co 2 miesiące. Do zobaczenia. Cześć!